Grzesiek, w końcu namówiliśmy jakiegoś dobrego bramkarza do udziału w naszym cyklu, w tym lubię grać. Na emeryturze już. Ale nie wiem, czy dobra, bo ci, co się obrażą, ci, co byli, to się obrażą, ale dobra. Zupełnie serio, mamy cykl pod hasłem W tym lubię grać, piłkarskie wywiady na temat sprzętu piłkarskiego. W twoim wypadku zacznijmy od sprzętu bramkarskiego. Rękawice, na co zwracałeś uwagę przy doborze łapek do meczów, do treningów? Ja przede wszystkim grałem w różnych firmach i preferowałem jeden model do rękawic, żeby to był taki sam model na treningu i na meczu. Mhm. I przywiązywałem też taką uwagę do kolorów, żeby lubiłem po prostu w białych rękawicach grać. Tak? Elegancko, że była pełna gala, że tak jak tu mam w firmie Four Keepers od mojego kolegi Piotra Skiby i właśnie testuję, są bardzo dobre. Że lubiłem taki standardowy rzep, wiadomo, żeby dobrze zapiąć, żeby nawet szczyty nadgarstek, takie palce jak są, takie półokrągłe, dopasowane do dłoni. Po prostu ten sam model, w którym trenowałem. Chciałem, żeby ta firma obecnie, w której miałem podpisaną umowę, żeby mi dostarczała tyle par rękawic, żebym miał na trening i na... Nie kombinowałem po prostu. A ile zużywałeś w ciągu sezonu jako czynny zawodnik? No to różnie. Jak grałem, miałem taki moment, że grałem w Szkocji, to grałem w firmie Sells i miałem tak kontrakt sformułowany, że miałem praktycznie nieograniczoną ilość tych rękawic i po każdym meczu rozdawałem je kibicom, że jedna rękawica na mecz. Nie? Mhm. Tak się przyzwyczaiłem, wiadomo, że do dobrego człowieka się szybko przyzwyczaja. To wiadomo. A powiedz, pamiętasz swoje jeszcze pierwsze łapki gdzieś tam z dzieciństwa? No pamiętam, dostałem je od rezerwowego bramkarza Lechi w opłakanym stanie, bo już był praktycznie zniszczony, ale jakoś tam je pocerowałem i jeszcze mi trochę przysłużyły. Była jakaś firma? Nie, to firma Krzak, nieznana, nie? Bo to były jeszcze 20 lat temu, jak nie lepiej. Pierwsze takie półprofesjonalne rękawice, pamiętam, tata mi przyjechał jeszcze z NRD. Jezu, zaspałem, nie? Tak? Nie, bo to człowiek był tak podierany, że jak założył na ręce, to były dmuchane, chuchane i tak dalej, nie? Ale też jeszcze mieliśmy w juniorach takiego dobrego sponsora, firma Select, nam dostarczała rękawice i trenerem był pan Jerzy Brzyski, pozdrawiam. Mieliśmy tego dużo i też mieliśmy takie rękawice, były takie żarowiaste jak moje buty, tak kolori i firma Select 77 był taki model, nie? Mhm. Pamiętam, że... Dobrze ci się kojarzą generalnie. Dobrze mi się kojarzą. Mieliśmy tego dużo i fajnie to było. Powiedz, wspominałeś jeszcze teraz, przypomniała mi się rzecz, że lubiłeś rękawice z usztywnionymi palcami, tak? No, do tej pory właśnie lubię, nawet jak trenując bramkarzy, to staram się mieć te rękawice z usztywnionymi palcami, jakoś mi się lepiej broniło. Tych rodzaju model, znaczy w tych rękawicach. Ale to rzeczywiście sprawia, że te palce tak się nie wybijają, jak ci znaczy, tam wiesz? Ja na początku broniłem w zwykłych rękawicach, bez usztywniaczy i poprzez tam jakieś tam lata tego grania, te paluchy mi się tak pokrzywiły, że przez przypadek kiedyś grając w Szturmie Graz, miałem podpisaną umowę z Pumą i Puma pomyliła się i przysłała mi rękawice z plastikami, to bodaj było, że 20 czy 30 par i ciężko było już jakoś zrobić nową partię rękawic, musiałem się przyzwyczaić, przyzwyczaiłem się i jakoś... I już się tak zostało. Jakoś mi zostało i końcówkę mojej kariery grałem już praktycznie tylko z usztywniaczami. I w odbojach też grałem w usztywniaczach. Dzięki.